Gdzie się w tej chwili znajdujemy? Tutaj znajdujemy się koło pałacu Blichera, marszałka Blichera, pogromcy Napoleona pod Waterloo, jak pamiętajmy. Ten pałac należał kiedyś do ZSRP w czasach socjalizmu. Niestety popadł w zupełną ruinę. Właściwie tu niczego nie było. Odkupił ten pałac kuzyn Blichera z Nowej Zelandii. Przyjechał tutaj, zainwestował ogromne pieniądze, odbudował. Dziś znajduje się tu restauracja, hotel, tam pole golfowe, odrestaurowane kompletnie. Tam na zdjęciach w środku zobaczymy, do jakiego stopnia to była ruina. Właściwie zupełnie, właściwie to do zrównania z ziemią. Tak został odrestaurowany, zrobiony. Dziś tutaj mieszka właśnie kuzyn Blichera. Mieszka? Mieszka, tutaj zawiaduje tym wszystkim. Zresztą wiąże się taka anegdota, przyjechał tutaj z Australii, więc tam jest własność prywatna świętą rzeczą. Była taka historia, że szła nagonka myśliwych i on zobaczył, że idą po jego polu, wyciągnął dwururkę i no, strzelił w nich. Oczywiście został aresztowany za użycie broni. On tego kompletnie nie rozumiał, jak to mówił. No, to jest moją własność. Weszli na moją własność, jeszcze strzelali. No to wyciągnął dwururkę i strzelał. Kompletnie nie rozumiał, że to jest inna sytuacja. No ale go na szczęście wypuścili i tam trochę jakiś problem miał. Wejdziemy do środka, zobaczymy w środku, jak to ładnie jest odrestaurowane.